Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Pierwszy test trwałości, jeżeli chodzi o tę powłokę. Tutaj widzisz filmik z 26 stycznia i tutaj zaczęła już rzeczywiście się przypychać na maksa. 4 miesiące. No szybciutko, naprawdę szybciutko się zaczęła przymulać. Teraz tak, marzec 20, czyli 6 tysięcy kilometrów, 6 miesięcy na aucie, zrzut założony laczków letnich. Zobacz, jak wygląda kropling po umyciu. Brak hydro we wnętrzu, całkowite brak hydro. Ludzie porównują, znaczy większość osób porównuje ją do Deluxe. Zawsze pytanie, czy Deluxe, czy ta powłoka. Wstępnie ja już od razu powiem, dla mnie, moim zdaniem Deluxe jest fajniejszy, tym bardziej, że ta powłoka nie jest jakaś luksusowa, jeżeli chodzi o aplikacje. Różnie piszą o tej powłoce, było takie wielkie boom na tą powłokę, jedni, że tam areografem i tam inne historie. Tutaj widzisz, że odtykam powłokę na chwilę obecną. Konkret mycie, poszło to, co miało pójść, wszelkiego rodzaju dejrony, tar remover oczywiście, pełna dekontaminacja, tak żeby oczyścić. I zobacz teraz, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o czoło felgi, czyli strona zewnętrzna. Całkiem nieźle, naprawdę całkiem nieźle. Odmuliło ją całkiem przyzwoicie. Oczywiście krople i zjazd nie jest już tak cudowny jak na początku. No sezon zimowy, także kurczę, lekko nie miała. Nie pamiętam, które to jest koło. A wnętrze felgi? Pewnie zaraz to odwrócę. A i dzisiaj w ogóle zresztą robiłem, bo to sobie tak na raty robiłem te opony. Dzisiaj dwie kolejne robiłem i wnętrze, tak jak i tutaj, umarło całkowicie. Tak jak w tej, wnętrze felgi po prostu umarło. Jedyne co, to na ramionach się coś tam broni. Poza tym, kurczę, no niestety wszystko leży i kwiczy. Tak naprawdę gdzie nie, gdzie tylko tam się broni, ale słabiuteńko, słabiuteńko. Ta felga to jest chyba z przodu, z tego co kojarzę. Tył to w ogóle umarł. Teraz tak, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, no wiesz co, kurczę, liczyłem lepiej, naprawdę. Szybko się przypycha. Jeżeli chodzi o zarysowanie, na pewno minimalizuje. Tutaj chcę ci właśnie pokazać, że delikatne rysy są. No nie da się ukryć. Wiadomo, no ja nie potrafię tak umyć, żeby ich nie porysować. No i tak nie jest źle moim zdaniem. No nic, słuchaj, co zrobię? Myślę, że na powłokę, bo ona jeszcze jeden sezon na pewno wytrzyma. Wnętrze to już nawet nie myślę o tym. Położę, uzupełnię ją jakimś boosterkiem. Dostałem od widza pewnej firmy, więc będę chciał wykorzystać. Zobaczymy. A czy co jest fajne, że po odtykaniu wrócił taki troszeczkę ten połysk tej powłoki. Ale szału nie ma i tak, kurczę, no... No nie wiem, no... Od początku już jakaś aplikacja mi nie siadła i tak widzisz, kurczę, tak to tak. Ja to liczyłem na wielkie boom, bo chwalili na maksa tę powłokę, że jest prosta w aplikacji, a siedzi jak wściekła. I teraz powiem krótko, tak naprawdę na chwilę obecną z tych wszystkich powłok, no taka idiotoodporna, a która siedzi, to jest, kurczę, FX Protect. Naprawdę, ja wiem, ona się też przymula szybciuteńko, ale tam... Na tamtej powłoce chemia, żadna chemia nie robi żadnego wrażenia, naprawdę. Tam ją odmulasz i masz dalej hydro, a aplikacja jest po prostu bajeczna, więc tutaj, kurczę, no nie da się, no nie da. Dobra, słuchaj, będę kończył, nie będę przymulał. Tak naprawdę, a czy nie, no na pewno zarzucę na następną zimę, bo no nie będę jej zdejmował. Zobaczymy, ile... teraz o ile uzupełni ją boosterek, oczywiście to będzie, znaczy nie będzie tej samej firmy, o tak powiem, będzie innej firmy, założę, zarzucę na wszystkie felgi i tam, gdzie w miejscu wentyla wezmę, zostawię bez tego boosterka, zrobię sobie ten test właśnie boosterka akurat na felgach i będę obserwował, jak powłoka przyjmuje, jak przyjmuje inne produkty, czy jest w ogóle sens uzupełniać tę powłokę, czy po prostu pozwolić jej umrzeć i zaaplikować sobie albo tę samą, jeżeli komuś bardzo odpowiada, albo przeskoczyć na inną. Ja wstępnie mam mieszane uczucie. No mam mieszane uczucia i kurczę, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie następnej zimy. Hej!